Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zrobię dla Was unboxing kalendarza adwentowego marki Lancome. Kalendarz ten ma przepiękny różowy kolor, bardzo intensywny, który niesamowicie mi się podoba, dlatego że jak wiecie, jestem ogromną fanką tego koloru. Natomiast to, co widzicie tutaj z przodu, to obrazek, który przedstawia widok z okna jednego z paryskich hoteli i mamy tutaj w tle wieżę Eiffla, która jest symbolem Paryża, w którym to mieści się siedziba Lancome. Natomiast na pierwszym planie widzimy prezenty. Prezenty z motywem róży, która to jest z kolei symbolem Lancome. Widzimy tutaj też śnieg, napis Lancome. Z boku napis Happiness is here, natomiast z tyłu mamy naklejkę, która przedstawia całą zawartość tego kalendarza. Kalendarz sam w sobie jest dość twardy i bardzo solidnie wykonany. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę przepięknie. Kalendarz otwiera się jak książka i jego środek jest również różowy. Po lewej stronie mamy śnieg oraz napis Happiness is here. Natomiast po prawej stronie widzimy 24 pudełeczka, które swoim kształtem przypominają domki. Pudełeczka są w trzech kolorach: różowym, białym oraz złotym. Także jak widzicie, wszystko ze sobą tutaj kolorystycznie współgra. Zacznę tradycyjnie od numeru 1. I to jest, moi drodzy, miniaturka pomadki do ust w kolorze czerwonym. Sprawdzę sobie może od razu tutaj na ręce, jaki to dokładnie jest kolor. Pomadka satynowa, nawilżająca i widzę też, że jest dobrze kryjąca. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta miniaturka, nie tylko dlatego, że jest w kolorze czerwonym, ale też dlatego, że tak naprawdę bardzo rzadko zdarza mi się zużyć jakąkolwiek pomadkę, więc uważam, że takie miniaturki są naprawdę super. I tutaj mamy krem nawilżający z serii Hydra Zen. Pojemność 15 ml, także spora miniatura, taka podróżna powiedziałabym. I to jest krem o konsystencji kremowo-żelowej, o działaniu nawilżającym i odstresowującym. Pewnie będzie miał bardzo ładny zapach, sprawdzę sobie. Piękny, naprawdę słuchajcie, piękny, delikatny, kwiatowy zapach. Konsystencję również sobie od razu sprawdzę. Bardzo leciutka. Z chęcią sobie ten krem przetestuję. No i oczywiście różowe wieczko, także jestem cała happy. Dobrze, odkładam. Numerek 3. Tonik, znowu miniatura, ale naprawdę bardzo spora. 75 ml. Znowu różowy kolor. I sprawdzę zapach. Nie, nie sprawdzę zapachu, dlatego że tonik jest zaklejony. Także może nie będę go odklejać, ale od razu widać, że nie ma tutaj żadnego dozownika, tylko wylewamy po prostu sobie ten tonik bezpośrednio na skórę. Bardzo ładnie wygląda. Numerek 4. Bardzo znane serum Lancome o nazwie Genifique i widzę, że to jest ta nowsza wersja, czyli Advanced. Jest to miniaturka o pojemności 7 ml. Konsystencja bardzo lekka, żelowa, a samo serum jest aktywatorem młodości, czyli ma działanie nawilżające, przeciwstarzeniowe, ujędrniające. Jest to produkt gwiazda, jeśli chodzi o markę Lancome i muszę Wam powiedzieć, że znam to serum, kiedyś go używałam, ale właśnie w tej starszej wersji, nie w wersji Advanced. Miniaturka maskary. Maskara o nazwie Monsieur Big, mam nadzieję, że czarna. Sprawdzam. Tak, czarna i mało tego, ma klasyczną szczoteczkę, czyli moją ulubioną. Znowu miniaturka i tym razem jest to produkt do demakijażu. 30 ml, dwufazowy, także należy
wymieszać te warstwy, zanim zaczniemy tego produktu używać. I ja ten produkt bardzo dobrze znam i bardzo go lubię, także cieszę się, że znalazł się w tym kalendarzu. 7. Baza pod makijaż o działaniu nawilżająco-matującym tubka. I jest to miniaturka. Czy można sprawdzić, jak wygląda? Można, nie jest zaklejona, także od razu sobie zrobię taki mini test. Kolor biały, konsystencja leciutka, kremowa, ale widzę, że bardzo ładnie się rozprowadza na skórze. Nie miałam jeszcze chyba nigdy bazy z Lancome, także na pewno sobie w najbliższym czasie przetestuję. Ma też bardzo ładny, taki delikatny zapach. Krem do twarzy na dzień z serii Re-Nergy. Duża miniatura, aż 15 ml. Krem przeznaczony do każdego typu cery. I jest to produkt o działaniu przeciwzmarszczkowym, regenerującym i ujędrniającym. Sprawdzę sobie od razu zapach. Bardzo ładnie pachnie. Większość produktów pielęgnacyjnych Lancome ma przepiękny zapach. To trzeba im przyznać. I to jest z pewnością produkt idealny dla mojej mamy. Numerek 9. O, miniaturka perfum Lancome Idol. Ja poświęciłam tym perfumom odrębny, dość długi film na moim kanale, także jeśli go nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. On Wam się wyświetli na górze w proponowanych. Tutaj tylko w ramach przypomnienia wspomnę tylko tyle, że jest to zapach idealny do noszenia na co dzień. Lekki, świeży, totalnie niezobowiązujący. Miniatura oczywiście urocza, 5 ml, dołącza do mojej kolekcji. Numerek 10. Miniatura kremu pod oczy z serii Genifique, tej nowszej wersji Advanced. I bardzo mi się to podoba, dlatego że ja bardzo lubię miniatury kremów pod oczy. Ta ma akurat 5 ml, także jest dość sporych rozmiarów. Sprawdzę sobie od razu konsystencję i zapach. Znowu bardzo ładny, delikatny zapach. Konsystencja kremowo-żelowa i ma takie działanie, powiedziałabym nawet chłodzące, co mi się bardzo podoba. Super. Na pewno będę używać. Kredka do oczu w kolorze czarnym. Z tego co widzę, to nie jest pełnowymiarowy produkt, tylko miniaturka, ale i tak sporych rozmiarów. Zresztą same pewnie wiecie, że takie kredki zużywa się niezwykle wolno i rzadko. Sprawdzę sobie, czy to jest miękka kredka, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tego typu produkty. I tak, super, jest naprawdę mięciutka. Także myślę, że świetnie się sprawdzi. Żel pod prysznic, perfumowany żel pod prysznic dodam, o zapachu Trezor. I to jest, moi drodzy, klasyk z 1990 roku. Także niesamowicie długo jest już na rynku ten zapach. Kwiatowo-owocowy, z wyczuwalną nutą róży i bardzo, bardzo dużą dawką brzoskwiń. Numer 13. O, i widzę, że jest tutaj kolejna miniatura kremu z serii Re-Nergy. Tym razem jest to krem na noc, na twarz, szyję i dekolt, pojemność 15 ml. Także teraz z kremem na dzień z tej samej serii mam już komplet. Myślę, że moja mama się z niego ucieszy. 14. Kolejna miniaturka pomadki. Po raz kolejny w czerwonym kolorze. Pomadka ma kremową konsystencję. Głęboki jest ten kolor. I to jest taka czerwień z domieszką koloru pomarańczowego. Nie wiem, czy to widać teraz w kamerze, ale ta pierwsza czerwień z tej pierwszej pomadki jest bardziej wiśniowa, a ta druga właśnie bardziej pomarańczowa. Miniatura korektora niwelującego
cienie pod oczami i to jest korektor w tubce, ma 5 ml, filtr przeciwsłoneczny 30 i jest to korektor długotrwały, a w dodatku wodoodporny. Sprawdzę sobie od razu, czy to jest kolor dla mnie, bo często produkty Lancome utleniają się u mnie na różowo. A tutaj widzę, że mam do czynienia z jasnym beżem i ten korektor ma taką bardzo ciekawą, kremową konsystencję, ładnie się rozprowadza i widzę też, że bardzo ładnie kryje. Numer 16. O, i to jest coś naprawdę ciężkiego. Przepiękna miniatura, duża miniatura kremu do twarzy z serii Absolue, 15 ml. I to jest pielęgnacja rewitalizująca, regenerująca, ujędrniająca i przeciwzmarszczkowa. Także taka bardzo, bardzo kompleksowa. Mleczko do ciała, perfumowane, o zapachu Eau de Lancôme. I to jest 50 ml. Kolejny klasyk. Nie wiem, czy znacie ten zapach, ale wyobraźcie sobie, że on pojawił się na rynku w 1969 roku. Także trochę czasu już istnieje. I jeśli nie znacie tej kompozycji, to od razu Wam powiem, że jest ona świeża i taka bardzo aromatyczna. Powiedziałabym nawet, że odrobinę ziołowa. Bardzo ładny kolor ma ten balsam, taki limonkowy. Z pewnością jest to coś dla osób, które lubią perfumy i produkty uzupełniające właśnie z gamy swoich ulubionych zapachów. Zostawię sobie na przyszłość. 18. I tutaj mamy serum pod oczy z serii Genifique. Sprawdzę sobie od razu konsystencję. Kremowo-żelowa. Bardzo szybko, ładnie się wchłania. Ta kuleczka tutaj ma takie działanie chłodzące. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. I co ciekawe, słuchajcie, tutaj jest napisane, że ona również wzmacnia rzęsy. Także podejrzewam, że można nakładać to serum również tutaj w tej okolicy. Bardzo ciekawy produkt. Nie spotkałam się chyba jeszcze z takim serum. Numerek 19. O, i to jest, moi drodzy, rewelacja. Produkt pełnowymiarowy, a w dodatku jest to mój ukochany tusz do rzęs, czyli Hypnose. Uwielbiam go, mówiłam o tym wielokrotnie. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to na pewno o tym wiecie. Jest to maskara, która posiada klasyczną, a jakże szczoteczkę i działanie pogrubiające i zwiększające objętość. Bardzo się cieszę, że się tutaj znalazła. Od razu wędruję do mojej kosmetyczki. Pędzelek, chyba miniaturka, numerek 2. I mamy tutaj syntetyczne włosie, więc jest to na pewno pędzelek do nakładania podkładu, aczkolwiek ja pędzli do podkładu nie używam. Natomiast wydaje mi się, że świetnie sprawdzi się on w przypadku nakładania maseczek do twarzy lub rozświetlacza. Kolejna miniaturka. Przepiękna. Tym razem perfum La Vie Belle, które skądinąd bardzo lubię. Wersja perfumowana. Wstążeczka, wygląda uroczo. Tutaj mamy mleczko do demakijażu, do każdego typu cery, o pojemności 50 ml. Ja akurat mleczek nie używam, więc pewnie oddam mamie. 23. A to już było serum do twarzy, aktywator młodości, Advanced Genifique. Dlaczego w kalendarzu znalazły się dwa te same produkty, w sensie dwie te same miniatury? Proszę mi powiedzieć, nie podoba mi się to, powinno tutaj być coś innego. Także mały minusik.
I najwyższy czas na ostatnie pudełeczko, czyli pudełeczko z numerem 24. Ciekawe, czy będzie tutaj produkt gwiazda, coś wyjątkowego. I mamy tutaj znowu przepiękny, złoty krem z tej luksusowej serii Lancôme Absolue. Przy czym tym razem jest to krem na noc, który można stosować również w formie maski. Miniatura duża, 15 ml, także razem z tym wcześniejszym złotym kremem tworzy świetny komplet. Luksusowa pielęgnacja, to jest to, podoba mi się. I zauważyłam również, że to ostatnie okienko, to ostatnie pudełeczko ma dokładnie ten sam obrazek tutaj z przodu, co sam kalendarz. Także bardzo mi się podoba to, że zostało to tutaj objęte taką klamrą. Otwieramy kalendarz z takim obrazkiem i kończymy jego otwieranie z tym samym obrazkiem, tylko na białym tle. Bardzo fajny pomysł. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy już do końca kalendarza adwentowego Lancôme. Pokazałam Wam już całą jego zawartość, także czas najwyższy na kilka słów podsumowania. Tak jak wspomniałam na samym początku tego filmu, bardzo podoba mi się to, jak ten kalendarz wygląda. Podoba mi się jego kolorystyka, to, że nawiązuje do świąt. W końcu jest to kalendarz adwentowy. Jest on również bardzo solidnie, porządnie wykonany, także spokojnie można go wykorzystać ponownie. I kalendarz ten posiada jeszcze jedną wielką zaletę, o której Wam wcześniej nie wspomniałam. Pewnie zauważyliście, że w związku z tym, że umieszczono tutaj pudełeczka, a nie wysuwane szufladki, to teraz po wyjęciu tych pudełeczek mamy do dyspozycji przepiękne, ozdobne pudełko, w którym możemy przechowywać różne gadżety. Także bardzo podoba mi się funkcjonalność tego opakowania i pod względem wizualnym, tak jak powiedziałam, nie mam temu kalendarzowi absolutnie nic do zarzucenia. Natomiast jeśli chodzi o zawartość tego kalendarza, to bardzo spodobało mi się to, że umieszczono tutaj produkty z różnych kategorii, czyli zarówno produkty makijażowe, jak i zapachowe oraz pielęgnacyjne. I tak naprawdę tej pielęgnacji było tutaj najwięcej. To może być zarówno wada, jak i zaleta. Domyślam się, że dla wielu z Was będzie to duża zaleta, natomiast ja podeszłabym do tego troszeczkę inaczej, a mianowicie zmieniła troszeczkę proporcje. Czyli 1/3 kalendarza wypełniła makijażem, 1/3 zapachami i 1/3 pielęgnacją. Jeśli chodzi o moich ulubieńców z tego kalendarza, to zdecydowanie najbardziej podoba mi się maskara Hypnose Lancôme, którą uwielbiam. Bardzo przypadły mi do gustu również te miniatury produktów pod oczy. Miniaturowe pomadki oczywiście. No i nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tych perfumach. Także zawartość moim zdaniem jest naprawdę super. Mało tego, okazuje się, że wartość tych wszystkich miniatur, które umieszczono w kalendarzu, wynosi aż 1650 zł, także przekracza cenę kalendarza aż o kilkaset złotych, co uważam, że jest bardzo dużą zaletą tego kalendarza. I teraz tak już na sam koniec, koniecznie muszę Was zapytać o to, jak Wam się podoba ten kalendarz, co o nim sądzicie i który produkt, który tutaj zamieszczono, spodobał Wam się najbardziej. Napiszcie mi proszę w komentarzach. Przypominam, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie nazwy i linki do wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Muszę wszystko od nowa nagrywać, bo kilka pudełek ominęłam po drodze.